Cześć kochani, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. Z okazji, że ostatni film McCamey Manor bardzo wam się podobał, zrobiłam trzecią część. O tutaj. Więc jak ktoś jest nowy w tym temacie i za bardzo nie wie, o co chodzi, zapraszam do części pierwszej i drugiej. Albo dwie będą tutaj tak naprawdę. Oczywiście kawka musi być. Bo zawsze mamy u mnie kawkę na kanale. I dzisiaj specjalnie jeszcze przygotowałam dla was ciasta. Które chcecie? Wybierajcie, bo są mega smaczne. Okej, więc przejdźmy do filmu. Gdzie się znajduje i kto prowadzi McCamey Manor? Te pytanie wszystkich nurtuje. Każdy chce wiedzieć co i jak, bo to jest takie spooky, straszne. Zacznijmy od tego, gdzie się znajduje ten dom strachów. McCamey Manor został założony w San Diego, Rancho Penasuitos przez Russa McCameya. Znajdował się na jego własnym terenie, ale z powodu wielu petycji o zatrzymaniu atrakcji, ponieważ ludzie uważali, że to co się dzieje w tym domu strachów jest przerażające i straszne i nikt nie chciał mieszkać koło tego strasznego domu strachów i koło Russa. Więc właściciel spakował się i opuścił własny dom w 2017 roku i przeniósł dom strachów, a raczej dom tortur, do Summertown w Tennessee i Huntsville w Alabamie. Więc kim jest i jak tak naprawdę wygląda Russ McCamey według Scarella.com? To entuzjasta nawiedzeń, który podniósł sztukę ekstremalnego nawiedzania na zupełnie nowy poziom. Zwłaszcza gdy mieszkał w San Diego, bo było tam niebezpiecznie. Cała akcja odgrywa się w wielkim domu i na zewnątrz. Całe swoje życie tworzył nawiedzenie w... takiej czy innej formie. Dostał zaproszenie również do udziału w programie Travel Channel o nazwie Halloween Craziest, co było sporym zaszczytem. In a quiet residential neighborhood in San Diego, there's a nondescript house hiding a horrifying secret. It's known as McCamey Manor, the most outrageous amateur home haunt in the country. Jako młody chłopiec Russ uwielbiał Halloween, pasjonuje się również aktorstwem, muzyką i kinematografią. Dlatego właśnie nagrywał takie filmy. Podczas liceum i koledżu specjalizował się w sztuce i wszystko musiało być dopięte do ostatniego guzika. Tak jak teraz na filmach. Nawet podczas służby w marynarce wojennej przez 22 lata tworzył strach na pokładach okrętów marynarki wojennej podczas rejsu. Russ z pomocą swojej partnerki Carol Schultz stworzył ekscytującą albo straszną przygodę McCamey Manor. Więc co było celem Russa? Tworzenie najbardziej szalonego i najbardziej rozrywkowego programu dla dorosłych i zagorzałych fanów ekstremalnych nawiedzeń. Russ McCamey ma też swoje koszulki, które sprzedaje na Redbubble. Ma też on swoją stronę, na której możesz składać rezerwacje, jeśli chcesz wziąć udział w przejściu przez dom strachów. Russ ma również trójkę dzieci, które widziały naprawdę dużo. To co robił w domu z ludźmi i to co robił poza domem. Więc Lindsay, córka Russa, brała udział w wywiadzie na temat swojego taty i opowiada tam, że nie miała z nim kontaktu przez około 8 lat, co jest bardzo przykre. I opowiada tam dużo innych ciekawych rzeczy, ale jeśli będziecie chcieli film na ten temat, dajcie mi znać na dole w komentarzach, to na pewno zrobimy następny. Jeśli naprawdę będziecie chcieli. Więc podsumowując ten dzisiejszy film, Russ ma naprawdę dużo fanów, a jeszcze więcej wrogów, którzy próbują się dostać do jego konta na Facebooku, żeby wiedzieć, co dokładnie tam robi, bo oczywiście ten fanpage na Facebooku jest tylko dla zagorzałych fanów i on osobiście sprawdza wszystkich, których tam dołącza, więc jeśli nie jesteście jego fanem, prawdopodobnie się tam nie dostaniecie. No i oczywiście ludzie próbują się tam dostać, żeby dowiedzieć się wszystko na temat Russa i co się dzieje, jak i czemu, dlaczego. Więc na dziś to by było koniec, kochani. Mam nadzieję, że ten film informacyjny wam się podobał. O McCamey Manor, straszny dom strachu. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Dajcie mi znać, czy chcecie takich więcej. Mogę was oczywiście pokierować na moje playlisty z tej albo z tej strony. Zawsze się mylę. Więc znajdziecie tam vlogi, challenge, różne inne ciekawe filmy. Więc serdecznie was zapraszam. No i co? Będziemy się żegnać. Trzymajcie się. Pa!